Co się dzieje w Unii Europejskiej? Angela Merkel publicznie ruga, publicznie krytykuje Macrona, przywódcę Francji, prezydenta Francji. Mówi wprost Angela Merkel, mam dość sprzątania po tobie. Nieprawdopodobne słowa. Kolejny praktycznie rozłam w relacjach między Francją, a tutaj Niemcami, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli nie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie kolejny rozłam, kolejne praktycznie osłabienie Unii Europejskiej, osłabienie NATO. No, państwo, które by chciało praktycznie zaatakować Europę jako kontynent, no, byłoby zadowolone, tak? No, bo kolejne praktycznie tąpnięcia na linii Francja i Niemcy. Ostatnio Angela Merkel powiedziała się bardzo ostrych słowach na temat Macrona. Powiedziała wprost: Mam dość sprzątania po tobie. Ja tutaj dzisiaj będę posługiwał się tak naprawdę artykułem na wirtualnej, Polski, na wirtualnej Polsce, tak? I ten artykuł brzmi w ten sposób. Angela Merkel, ma, ma dość sprzątania po Macronie, tak? I tutaj rzeczywiście Macron wypowiedział się bardzo krytycznie, jeśli chodzi o NATO, tak? Na temat właśnie tutaj Turcji, Stanów Zjednoczonych. Też wypowiedział się krytycznie na temat tego, czy rzeczywiście jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że czy wszystkie państwa powinny iść i później walczyć, popierać na przykład Stany Zjednoczone, gdyby doszło do konfliktu. Też powiedział tutaj bardzo szokujące słowa Macron na temat NATO, tak? Na temat NATO, że tak naprawdę NATO, tutaj Wam dokładnie zacytuję, że cytat z Macrona, tak. Doświadczamy śmierci mózgowej NATO. Sojusz działa tylko wtedy, kiedy gwarant ostatniej instancji jest nim faktycznie. Powiedziałbym, że powinniśmy ponownie ocenić realia NATO w świetle zobowiązań Stanów Zjednoczonych, tak. Koniec cytatu, tak właśnie tutaj powiedział Macron, no bo wiemy, że tak naprawdę piąty punkt NATO jeden za wszystkich, wszyscy za jednego a więc jedno państwo zostanie zaatakowane, to inne państwa idą z pomocą. Praktycznie na bazie tego punktu okazuje się, że gdyby Stany Zjednoczone doprowadziły do wojny z Iranem, tak czy na Bliskim Wschodzie, wtedy inne państwa musiałyby przyjść praktycznie z pomocą. No a Macron chciałby się z tego wywinąć, tak? Nie chciałby praktycznie w tym brać udziału. Rzecz nieprawdopodobna co się dzieje tutaj w Unii Europejskiej. Te słowa tak naprawdę Macrona odbiły się z szerokim echem. Nawet Mateusz Morawiecki nazwał te słowa Francuza nieodpowiedzialnymi, tak. Tutaj, tutaj jeszcze wypowiedziała się Angela Merkel, tak, na temat właśnie Macrona. Cytuję. Rozumiem twoją skłonność do politycznych przełomów, ale mam dość sprzątania po tobie. Raz za razem muszę sklejać fragmenty filiżane, które rozbiłeś, żeby potem móc z tobą usiąść i wypić herbatę, tak. I tak właśnie tutaj powiedziała Angela Merkel. Nie prawdopodobne słowa. No przede wszystkim tak, tutaj zacytuję też fragment tego artykułu. Francuz odpowiedział, że nie może pojechać na grudniowy szczyt NATO w Londynie i udawać, że nic się nie stało. Podał przy tym przykład zachowania Turcji i USA w Syrii, tak? A więc sytuację właśnie, która miała miejsce w Syrii. To jest koniec cytatu. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, tak? To, 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 o czym mówiłem, że praktycznie Stany Zjednoczone były w Syrii ręka w rękę z Kurdami. Później Stany Zjednoczone opuściły tutaj Syrię. Kurdowie zostali na pastwę losu. Wtedy zaatakowali praktycznie Turcy, tak? A przecież tutaj Stany Zjednoczone mogły być cały czas w Syrii, a praktycznie opuściły tą Syrię i no i Kurdowie zostali stawieni na pastwę losu, można powiedzieć, tak? No i teraz to jest też ciekawa sytuacja, ponieważ Macron zablokował też tutaj akcesję nowych państw, tak, jeśli chodzi o przystąpienie do NATO, tak, on zblokował praktycznie samodzielnie dwa państwa, które chciały wstąpić do NATO, to jest Macedonia Północna oraz Albania. To też się nie spodobało praktycznie Angeli Merkel, tak, i, no, pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest tak źle praktycznie na, ty, na linii między Francją a Niemcami, to zamiast praktycznie te państwa iść ręka w rękę, tak, no to się okazuje, że te państwa... Tutaj no nie dogadują się do końca. Co w obliczu wojny, tak gdyby doszło do wybuchu wojny, to jest bardzo nieciekawa sytuacja, tak, bardzo nieciekawa sytuacja gdyby doszło tutaj do, tutaj doszło do na przykład wybuchu wojny, tak? Do wybuchu wojny. No, pytanie jest takie, że tutaj Francja pewnie ma jakiś interes, tak? Jeśli chodzi o Bliski Wschód, tak? Być może dostarcza jakąś broń, że tak naprawdę, tak? Powątpiewa w, w to, żeby tak, w Stany Zjednoczone, czy rzeczywiście trzeba pomagać Stanom Zjednoczonym, gdyby doszło do konfliktu, no bo tak samo tutaj kwestia Turcji, USA oraz Syrii, tak? Turcja, USA i Syria, praktycznie to wszystko też ma wpływ, no bo gdyby doszło do wojny na Bliskim Wschodzie, no to to byłaby bardzo duża wojna, tak? Tam byłaby zaangażowane Izrael, Stany Zjednoczone kontra Iran. W ten konflikt mogłyby także zaangażowane kolejne państwa praktycznie arabskie, tak, które by się opowiadały albo po stronie Stanów Zjednoczonych, albo po stronie właśnie Iranu. Wiemy też przecież, że to mogłoby mieć wpływ realny na ropę naftową. Natomiast, no to jest to, co zawsze mówiłem w tych filmach, że to jest tylko poklepywanie w sojusze e, pakty porozumienia, e, a później e, przy, przychodzi co do czego, to praktycznie te sojusze są nic nie warte, tak? Jak e, tutaj jeden z polityków w Polsce powiedział, że NATO to jest tam kupa gruzu i tak dalej, to było wielkie oburzenie, jak tak można powiedzieć i tak dalej, przecież to są słowa niedorzeczne, jeszcze żeby tak wysoko powiedział to polityk, ale przynajmniej zdiagnozował e, tak, to, co rzeczywiście wszyscy widzimy, to, co się dzieje, tak? E, tak, co, co się co się dzieje? No przecież jeżeli ma podpisane praktycznie Macron jest w NATO, tak? Godzi się na te warunki, no to nie można tak zrobić, że a, bo teraz jak jest na przykład konflikt Stanów Zjednoczonych, to on się wypisze z tego konfliktu, nie chce popierać Stanów Zjednoczonych. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak? I koniec. Tak samo tutaj na przykład blokuje akcesję Albanii, tak? No bo na przykład obawia się, że gdyby te państwo zostało zaatakowane, no to praktycznie inne państwo musiałoby przyjść z pomocą. Ja przedstawiałem tutaj sytuację, przykład, że na przykład trzecia wojna światowa mogłaby wybuchnąć od, od atakowania Czarnogóry, a więc bardzo małe tak naprawdę państwo, które niedawno przystąpiło do NATO, w momencie gdyby zostało zaatakowane, to z pomocą by przyszły inne państwa, które są w NATO i mogłoby dojść do konfliktu, tak, do konfliktu do międzynarodowego, do wybuchu praktycznie III wojny światowej. Rzecz nieprawdopodobna takiego małego praktycznie państwa zacząłby się konflikt globalny. No właśnie, ale czy rzeczywiście Macron ma rację, czy też nie? No, te słowa też Angeli Merkel wydają się troszeczkę za mocne, tak, trochę na wyrost, no bo Angela Merkel praktycznie w ten sposób mówi, tak ruga publicznie tutaj Macrona no przecież to media praktycznie zarejestrowały tą, tą wypowiedź, no ale czy rzeczywiście Niemcy są praktycznie bez winy, tak to są te Niemcy, są takie tak krystaliczne, a Francja jest taka zła i taka niedobra, no nie do końca, przecież też Niemcy zarzuca się Niemcom, że bardzo dużo przyjęli uchodźców tak, że później chcieli dokonać relokacji tych uchodźców na kolejne państwa nie dokonali tej, tej relokacji, tak że na przykład Angela Merkel powinna być bardziej twarda, bardziej nieustępliwa w decyzjach jeśli chodzi o Unię Europejską tak? Nawet niektóre przepowiednie mówiły o tym, że Europa zapłaci za swoje dobre serce, tak? za przyjmowanie uchodźców. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem uchodźców, natomiast przedstawiam tutaj to, co mówiły, zawierały tak naprawdę przepowiednie. Tak? Tutaj konflikt, który ma miejsce na Bliskim Wschodzie, powoduje, że praktycznie ci ludzie opuszczają tamte tereny w pogoni za lepszym światem, za lepszym życiem i docierają tutaj do Europy. Tak? Problem, właśnie, polega na tym, że później, jak ma miejsce konflikt na Bliskim Wschodzie, tak, Tutaj no to później to są bardzo duże ilości, praktycznie ludzi, z którymi sobie Unia Europejska nie potrafi poradzić, nie ma żadnych rozwiązań, tak. Skoro Stany Zjednoczone były w stanie wprowadzić wizy, sprawdzają, nawet jest sytuacja taka, że Polak może mieć wizę do Stanów Zjednoczonych, polecieć do Stanów Zjednoczonych, a i tak na lotnisku, lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku zostanie cofnięty tak przez urzędnika migracyjnego. Celnika, bo na przykład mu się coś nie spodoba i nie ma podstawy tego, żeby ten celnik, ten urzędnik podawał przyczynę, po prostu powie, że zakaz wstępu i koniec, tak? Natomiast tutaj nie ma jakichkolwiek rozwiązań, tak? Ja nie jestem przeciwnikiem przyjmowania uchodźców, no ale jakieś rozwiązania powinny być, tak? Dotyczące jakiś, powinien być projekt przyjęty dotyczący przyjmowania uchodźców, jak to ma wyglądać, tak? Ta sytuacja. Także tutaj niewątpliwie, no a przecież jeszcze Macron ma te wewnętrzne swoje problemy, protest tych odblaskowych, praktycznie Zelek we Francji, z którym sobie kompletnie nie potrafi poradzić. Bardzo duża część społeczeństwa jest przeciwko Macronowi, bo praktycznie 3, 4 75 społeczeństwa jest przeciwna Macronowi. Ma straszne tutaj statystyki, jeśli chodzi o brak poparcia. Nawet nie poparcie, tylko brak poparcia. Tak by był jakimś tyranem, dyktatorem. Nawet tyran, dyktator nie ma takiego, taki stres, takiego słabego poparcia w społeczeństwie. No ale jeżeli on tak wydłuża tygodniowy czas pracy z 40 do 44 godzin, tak? Czy tam. Z 38 do 42 godzin, jakoś tak, ale w każdym razie jest on większy niż mamy, no to budzi to sprotę społeczeństwa, skoro wydłuża wiek emerytalny, tak? To praktycznie budzi protesty w społeczeństwie. Też była sytuacja, gdzie przedstawiałem informację na temat tego, że ludzie protestowali, bo podniósł akcyzę na benzynę, tak na paliwa, ale tylko na te paliwa, które większość społeczeństwa używa, na inne paliwa nie. No, to, no, to ludzie to czytali jednoznacznie, że to było po prostu wymierzone społeczeństwo. Na paliwa, które tam chyba 60 czy 70% używa, społeczeństwa, akcyza wzrosła, a na pozostałe praktycznie paliwa nie. Tak? Więc no, tutaj bardzo słabo ma notowania Macron we Francji. Francja jest niebezpieczna, co chwilę dochodzi do zamachów tutaj, tak, terrorystycznych do zamieszek. Nie wszystko też jeszcze media tutaj w Polsce transmitują, wszystko pokazują. Jest taki bunt społeczny, bunt przeciwko władzy. Mało tego, Macron nie potrafi się dogadać tutaj jest z Angelą Merkel. Zaraz może dojść do konfliktu, tutaj do wybuchu wojny. Macron obraża się, mówi, że nie pojedzie na szczyt do Londynu, tak. No to przecież to tylko źle świadczy, tak, zamiast Europa być mocna, silna w obliczu wybuchu wojny, no to Europa jest właśnie słaba w obliczu właśnie tego wybuchu e, wojny, tego konfliktu. Także, no, nieprawdopodobna sytuacja. Pytanie też jest takie, no, czy Angela Merkel w ten sposób dobrze postąpiła, tutaj krytykując Macrona publicznie, bo być może to właśnie wpłynie na, na to, że te, te, te relacje będą negatywne, tak? czy znaczy, Macron może nie mieć jakiegoś złego zdania na temat Merkel, na temat Niemiec, natomiast um, później będzie echo, tak? Będzie, będzie ta wypowiedź praktycznie rezonowała we Francji, że no, Macron będzie już taki sceptyczny w stosunku do Angeli Merkel, tak? Pytanie też jest takie, czy Angela Merkel to jest taką dobrą ciocią, która wszystko robi dobrze, tak, a inne państwa może rugać, może krytykować, tak, że oni, Niemcy praktycznie są wzorem do naśladowania, no chyba nie do końca, tak, to, to tak nie wygląda, to też jest Unia Europejska, to też jest NATO, tak, to są, to są sojusze, to jest państwa, żeby traktować się po partnersku, oczywiście są państwa, które mają więcej do gadania w tym, w tych sojuszach, natomiast no to, to, nie jest tak, że tak, tutaj Macron, Macron popełnia błędy, a Niemcy to są doskonałe, perfekcyjne. To wszystko dzisiaj na Piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.